Ten Jerzy jest. Odyseusze. Odcinek 28. No a potem? Potem to Jędrek oświadczył Heliosowi, że no, że Helios to jest jednak szczęściarz. I musiał to on być w czopku urodzony, skoro jego za taki numer to do pierdla Greci nie wsadzili. Czopek to się w dupie nosi, a człowiek to się rodzi w czepku, zaripostował dosyć gwałtownie Sławek. Na co Robercik odparł, że to gówno prawda, gdyż jego dziadek to się w czapce urodził, a nie w jakimś tam czepku czy czopku, gdyż od kiedy on tylko pamięta, no to jego dziadek czapkę nosił i to z błyszczącym daszkiem ta jego czapka była. No i kurwa powstał dylemat. Czym to się Helios urodził, skoro takim szczęściarzem jest? Dalsze rozważania przerwał zatykający nozdrza smród. Zapadła grobowa cisza, którą to przerwał beton, oświadczając, że no co jak co, bąków to nie ma komu puszczać, nie ma komu, ale jak już do wąchania, no to są kurwa wszyscy. Helios potwierdził teorię betona, dodając, że gówno nawet takie w sprayu to jest jak Duch Święty. Nikt go nie widział, ale poczuli wszyscy. No a potem to już chyba na ostro było. Poproszę jakogo, to już nikt jakoś nie pamiętał finiszu pierwszego dnia świąt. O czym to były prowadzone dalsze konwersacje, czy inne tam poważne dyskusje. Nazajutrz to wszystko wskazywało na to, że w pierwszy dzień świąt to było u nas w chałupie patriotycznie, ale i po słowiańsku było, i co nadzwyczajne, to również kulturalnie. Bo nikt nie żygał, nikt się z niczego nie zjebał, a i nie wystąpiły żadne braki w trunkach czy też w wyszynku. Tylko ta ciemna plama co do wieczoru pierwszego dnia świąt to w świadomości wszystkich była. Nazajutrz na tak zwanego Szczepana, i to wydawało się rzeczą najgorszą z możliwych, no mieliśmy ponownie śmigać do roboty, ale no właśnie. Jak to na Szczepana iść do roboty, jak michy, a i trunków jeszcze na podorędziu było sporo. Zatem, gdy tylko pojawił się miciotatis z tym swoim pasażerskim żelastwem, no to Sławek, będący jako jedyny już z rana na chodzie, oświadczył mu, że do roboty to nikt z nas raczej nie pojedzie, bo są święta i niech i Boniek sobie też kurwa wolne zrobi. Poza tym, to jeszcze wszyscy najebani są, jak furmanki kartoflami na jesień, w dzień targowy przed GS-em. No, miciotatis zadowolony to coś nie był, bo i bardzo brzydko po grecku mówił. Odjechał jednak, myśląc chyba, że reszta naszych, no to uda się z nim do roboty. Ot i kurwa marzyciel nieznający polskich tradycji. Tak jak można było przewidzieć, to reszta naszych roboli, skoro nie zobaczyła nas w tej wielkiej taksówce miciotatisa, to i również w tym dniu komisyjnie olała miciotatisa, jego furmankę, i to razem z Bąkiem w tej jego pokamerze. Tym bardziej, że miciotatis, no to o nas to coś bardzo brzydko się tam wypowiadał. Nadmieniając dodatkowo, że taki łysy kutas, co to z nim rozmawiał, no to gołobuz jeszcze jakąś czaszką zwierzaka chciał straszyć. Co też było powodem, że od ostatniej odwiedzonej ekipy Polaków, no to o mało miciotatis nie nałapał po ryju. A Boniek, a jego robota, a pies tam jebał Bońka i jego pomarańcze, jak świętować imieniny Szczepana trzeba było. Tym bardziej, że większa część Bońkowej ekipy około południa to przybyła z wizytą świąteczną właśnie do naszej posiadłości. No bo i gdzie mieli iść? Do cerkwi kurwa iść i tam się modlić? Jak wieść po mieście poszła, że wiadrami tu wodę walimy. Delikatnie jednak było i wieczorkiem to już nie pobieraliśmy trunków. No co by na rano przynajmniej to lekko zdatnym być do roboty. No co jak co, to święta odbyły się w tradycyjny i to nasz polski sposób. Rano ekipa tylko po kawusi szurnęła i czekaliśmy na busa miciotatisa. Jednak 7 minęła, 8, 9, a miciotatisa no jak nie było, tak nie było. No i kurwa nie za dobrze to już wszystko wyglądało. Boniek to nie szkoła. I wolnego, jak to w szkołach, między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem, to raczej u niego w robocie nie było. Coś złe wisiało w powietrzu. No coś złe. Około południa, zdziebko trunku, no i prowadzone były intensywne rozważania.
Tym bardziej, że i płockich w chałupie to nie zastaliśmy. Płocki albo byli w robocie u Bońka, albo gdzieś na wyjeździe trzeźwieli, chociaż no ta druga opcja raczej nie wchodziła w grę, gdyż tak samo jeden jak i drugi to po gorzałce ostro żygali. Dodatkowo to Jacek jak sobie ostro trunku zapodał, to i potrafił oddać mocz o 5 rano, a budził się dopiero około 6 lub 7, przez co brata do wkurwienia mocnego doprowadzał. No bo obydwa to na takim szerokim łożu małżeńskim w tej swojej chałupie spali. Wieczorkiem wylazło szydło z wora i okazało się, że Boniek zamiast Polaków to do roboty wziął Jugoli i inne tamta łatajstwo z Petersa. No i już nie było za różowo. Nie za różowo było. Na święta to, co człowiek odłożył, to i zapodał umyślnym, aby zawieźli do kraju. No i gotówki na zbyciu to już za bardzo nie było. A co jak co, to papu się chciało, a i garnucha też. Czarne chmury zawisły nad ekipą. No czarne chmury. I tylko było patrzeć, jak jeszcze coś pierdolnie. Gdyż jak stwierdził Mareczek, nieszczęścia to chodzą parami. Tak samo jak milicjanty w Polsce po tych swoich szkołach. Jędrek oświadczył, że aby złe odgonić, to trzeba nam takiego Sylwestra odpierdolić, co by w całym mieście głośno było. A i do Bońka, aby to doszło, że Polaków to bezrobociem straszyć nie ma co. Zaopatrzenie weźmie się na krechę od barby, no i biba to musi być na całego. Od świąt, a tak dokładniej, to od pojawienia się Heliosa, no to w naszej posiadłości zrobiło się w miarę ciasno, no bo i Helios zakwaterował się u nas. Tak dokładniej, to w kuchni na podłodze. Najgorzej jednak było rano, bo narodu do cholery, jeden kibel na dworze i chętnych wielu. A Helios jak twierdził, no to musi się co rano dobrze, a i skutecznie wypróżnić, gdyż od lat tak ma to w swoim mózgu zapisane. Poza tym, według maksymy Heliosa, srać to trzeba tak, aby każde gówno wprawiało człowieka w zachwyt, a nawet i w dziką euforię, przez co blokował kibel bardzo skutecznie. Przygotowania do Sylwestra to jednak wystartowały należycie. Wszystko miało być na krechę od barby, co nieco od Jorgosa i o kasie to zbytnio nikt nie myślał. Elka tylko darła ryja, że tylko patrzeć jak będziemy po nowym roku szczaw lub kapustę z pola wpierdalać. Sławek nazwał to typowo kobiecym czarnowictwem. Udaliśmy się ze Zbyńkiem do barby na pertraktację. Barba nie stwarzał żadnych problemów, bo wyjął zeszyt i zamówienie gotów był przyjąć. Niestety, inoplewny nie było na składzie, gdyż jak twierdził, to przecież właśnie my zakupiliśmy cały zapas na zimę. Troszeczkę był zdziwiony, że wykorzystaliśmy już wszystko, jednak obiecał dostarczyć dla nas nową partię. Jak już bywało w zwyczaju, cały bajzel miał się odbyć u nas. A powitanie Nowego Roku o północy to na znajdującym się nieopodal naszej chałupy starożytnym amfiteatrze. Ani Płockie, ani Miczotakis, czy też Boniek nie dawali znaku życia, ani też nie przejawiali zainteresowania naszą ekipą. No nie było za różowo, nie było. Jednak, jak twierdził Tulipan, to tylko było patrzeć, jak te nowe robotniki u Bońka to albo mu coś zajebią, spuchną od roboty, albo po prostu za łby się wezmą i rzucą robotę w pizdu. Lub Boniek ich sam wyjebie na zbity ryj. Barba zaopatrzenie elegancko skompletował, nie zapominając oczywiście i tym razem, ale już o dwóch kartonach inoplewny. Nasze panie wraz z Heliosem i Sławkiem już od rana w Sylwestra ostro przystąpiły do przygotowań sylwestrowych. My ze Zbyńkiem zajęliśmy się trunkami. Beton dodatkowo dusił sok z pomarańczy do wiader na zapitkę. Wiadra zarówno z alkoholem, jak i z sokiem dzięki uprzejmości Jorgosa trafiły do jego zajebistej chłodni, a on